Hej ludzie, tutaj Bady, witam was w kolejnym odcinku Science Row The Third i dzisiaj będzie może te Kinsey, dla Kinsey. Okej. Kinsey, there been any chatter from Stag? An air convoy is flying into Steelport. And call Viola and tell her to meet me at the airport. I'll need her jet. Dobra, a więc ja będę musiał w tym celu przejechać 3 km, więc widzimy się na miejscu. Uwierzycie w to? Nie uderzyłbym w nic, tylko jakiś debil skręcił na prostej ulicy, nie wiadomo gdzie. Po prostu skręcił w poprzek i stał. I w niego walnąłem, przez to maska mi się trochę skurczyła. Ale nie uderzyłbym w nic pierwszy raz. Nawet w przechodnia, nawet w latarnię. W nic. I tak to spierdzielił. No co ty odpadasz? Ach, ci ludzie. Teraz mam to gdzieś, będę rozwalał wszystko. A więc hardkorowa akcja, wchodzić do samolotu bez żadnego przygotowania, spadochronu i nic. Mam jakieś broń? Mam. Well, Stag doesn't skimp on people. Will there be any problems getting to the cockpit? Viola, I'm a little busy here. To my almost forgot. Yeah? Try to actually stay in the plane for once. Oh, haha. Do pistoletów mam wybuchowe pociski. Ale tutaj mam już. No może nie. You're in a supply plane for the military. There has to be something you can use. Nie, musi być inna broń, bo ta troszkę nie. Pistolety na słuchach nie działają z bardzo. To będzie super akcja teraz ze strzelbą. Dziesięć tysięcy pocisków na jednego. Nic. Well, this isn't opening it. Is there anything else to try? Tutaj i pewnie będzie w ostatnim, oczywiście. Decider. We'll keep looking. Kolejny jest dalej. Czołgi tutaj wiozą. Found this strange piece of tech. Might be able to blast through the door with it. Wow, co to jest? Land these things already. Gravity gun, nie. Like this should work. You getting close enough? No, nieźle. Surprise. At least you're inside. Mogę tam? No może nie. Dobra. Strzelba znów. W dłoń i jedziemy. Nothing slows me down. To jest taka strzelba teraz, że ładuje pociski z magazynka. I mogę maszynowo strzelać. Wszyscy. Dobra, ta dziwna broń znowu. Oops. Oh god, what did you do? Cockpit's gone, going to plan B. Gone? What do you mean gone? Ups. No nieźle, i co teraz? To po co był plan tutaj w ogóle wejść na ten samolot? Żeby go tak po prostu rozwalić? I skąd się wziął swag? Dobra, ekran się chwieje. Ja mam 29 sekund, żeby uciec. No dobra. Szybko i do czołgu.
I teraz jest akcja z filmu Drużyna, tak? Który był słaby. No nieźle. Co, oni też czołgami tutaj lecą? Nie. Gets the blood pumping to my loins. Oh! Gdzie? Rakietami czołg mój? Nie. Latający czołg. Seemed like a good idea at the time. I skąd tyle ich się wzięło? No super, jeszcze jakiś czołg. Ktoś mi zerżnął pomysła. No tak też mogę tak. I łatwiej idzie. No chodź tu. Dwa czołgi. Oczywiście mój zawsze jest najwytrzymalszy. No i dobrze, oczywiście. No dużo tych pionów zwodów, znaczy wzlotów. O, co jest? Dlaczego nagle tak przyleciały bez niczego? Nothing slows me down. Dobra. You'd think this thing would fall faster. Załatwione. No, po sprawie i jeszcze więcej. Ta lufa w ogóle tak czasami skacze. Never ends. No, dokładnie. To chciałbym rozwalić. Mogę? Nie mogę. Coraz więcej. Zaraz mnie rozwalą. No patrzcie, walnąłem. I co? I nic. Na mój czołg już troszkę szwankuje, bo się pali. No giń! I co, tak po prostu spadnie, zawieszenie mu się nic nie urwie. Aha. Czyli teraz jazda, powtórka z początku gry. O, i czyli wsiadamy do następnego czołgu. No nieźle. Znowu milion tych czołgów w samolocie, w którym by się zmieściło 5. Tak samo jak na początku były skrzynie, nie wiadomo skąd. I auta. It's raining, man. Tak, pasuje bardzo. Fuck my life. A więc chyba coś popsułem i jakieś substancje zamieniły ludzi w zombie. To dobrze, będzie nowe miejsce do robienia chaosu. A więc od razu kolejna misja. Może nie to, tak. Viola, atak zombie. Viola, thanks for... Make sure you aren't late. Excuse me? To meet the mayor. Hold it, what's going on? The mayor needs our help. Why would we help him? Who cares about... The mayor is one of the most powerful men in Steelport.
Don't just dismiss him. And we should just jump when he says? If it'll get us on his good side, yes. I'm trusting you on this, Viola. You should. A więc jedziemy do burmistrza. A kto nim jest? Bert, czy jakoś tak, Reynolds, czyli prawdziwa osoba. Użycza mu głos. Bert Reynolds, oczywiście. A więc, widzimy się na miejscu. Dobra, a więc już na miejscu i swag jest wszędzie. Jakiś nawet samochód po drodze się palił, nie wiem dlaczego. A więc burmistrz gdzieś tutaj ma być. What are we waiting for? We're not walking in there until you promise to play nice. Are you serious? Repeat after me. Don't fuck with the mayor. Look, sweetie, I'll fuck with whoever I want to fuck with. I mean, who does this guy think he is? Viola, is this the kid you were talking about? Bert fucking Reynolds? Who else could keep this town running? Besides, I love my constituents. Sir, I am a huge fan. Excuse me. Viola says the Saints are the new game in town. If that's the case, I want in. Yeah, great. What do you need? I got a zombie problem that I want... Wait, a what problem? Zombies. You mean metaphorically, the celebrity-obsessed media-drugged masses, yes? This ain't Los Angeles. I'll tell you about it later. You knew about this? So what do you say, kid? Undead cleanup ain't exactly in our wheelhouse, but hey, we'll give it a whirl. Aren't you worried about pissing off Stag? You're acting like I never had to outsmart a paramilitary organization before. Call me when it's done. Oh my god, this guy is fucking awesome. Stop being a fanboy. No nieźle. A więc problem z zombie to chyba moja wina po części. A właściwie to wszystko moja wina. Maybe I should have thought this through. It's too late now. You don't back out after agreeing to something with the mayor. You're right. I can't let Bert down. Tak, teraz nagle nie było zombie, a są wszędzie. Put on gas masks, find the chemicals, neutralize them and kill anyone on our way, alive or dead. But for killing these zombies, what's the plan for that? I'm not picky, as long as they stop moving. Okej, okay, atak zombie, czyli była ta gra w Saints Row 2, że mogliśmy walczyć z zombie na telewizorku. To było dosyć ciekawe. Zobaczymy, co będzie tutaj. O! Widzę skok przez most, jakby. There are three containers leaking the virus into the air. They'll have to be submerged in water to be neutralized. Think you can handle that? Mayor Reynolds, Stag gave me just the tool I need. Ha, fajna maska. Tak zwisa. Dobra, więc mam tą swoją broń. Wow. No nieźle. Piła byłaby fajniejsza tutaj, no ale niestety nie mam piły ze sobą. Gdzie ja mam tam iść? Zanurzyć pojemniki. Trzy pojemniki do zanurzenia. Jak nie będzie ich dużo, to żaden problem. O, jakie silne są skurczybyki. Ja też. Z moją bronią. A macie tutaj... Tak. Aha, nie pykło na wszystkich. W ogóle fajny klimat taki. Tak cicho. Zombie jęczą. Co tak wybuchło? Hunter. Skacze tam. Jeszcze boomer przyjdzie, charger, splitter. Okej, okay, tu jest jeden. To szybko. Nie trafiłem. Dobra, okej. Okay. I co ja mam z tym zrobić? Jak to zanurzyć? Co jest? A, do wody. Rozumiem. Dlatego była mi potrzebna ta broń.
I po sprawie. Dobra, więc ona też tam walczy, jakbyś ma kłopoty. O, ten samolot cały się tu rozpieprzył. Spadaj. Tu też. I wszyscy. W dwójce było trudniej, o tyle, że mieliśmy ograniczony dostęp do broni i było ich po prostu jakby więcej na mniej amunicji, tak to ujmę. A poza tym byli silniejsi. I byli też tacy wielcy, niektórzy. Takie zbiry jak w Dead Island, jakby. Dobra, biegusiem. W tamtą stronę. Niech się ich uzbiera trochę, to i tak trzepnę ładnie. Tylko nie chcą stać w rządku. Wejdę? Nie wejdę. To jak ja mam tu wejść? Aha. Znowu. Na dachu. No nieźle. Kasę mają. Okej, dobra. Gdzie jest kolejny? Ja chcę kolejny ten zbiornik. Jest. Da radę? Oczywiście, że nie da rady, bo nie umie się wspinać. To nie Assassin's Creed. Ono też skacze? Can you even kill something that's dead? If they're moving, they ain't dead. They're just fucked up. Amerykańscy naukowcy odkryli, jeżeli zombie się ruszają, znaczy, że są pojebane, nie martwe. It's unbelievable. How fucked up this is? No, that we never thought of manufacturing zombie gas. The Morningstar could have made a killing. O, więc jednak są silniejsze wersje. Stoi tutaj brutal. No, spadaj od tyłu mnie tutaj łapać. So why did Loren try to take the mayor's office? Too much politics. Besides, he wasn't about to go up against Mayor Reynolds. First smart movie made. No ja go trzepnęło w tył, tylko że pewnie zaraz wstanie. I bramę urwałem. Dlaczego palę się? No zaraz mnie tu rozwalą. No, za dużo ich. Tego chcę rozwalić, bo mnie wkurza. Mam coś innego? To mam. To też powinno zadziałać. A to jeszcze bardziej. Tylko że amunicji nie ma oczywiście. Bardzo jestem przygotowany. Dobra, woda jest tam. Po sprawie. There's a rim job close by. Maybe I can take it there. That sounds like a good idea. Let's hurry. Okej, do Lizanka. Lizanko to oczywiście nie jest żaden klub ze striptizem ani nic, tylko po prostu warsztat samochodowy. Jeżeli dobrze pamiętam. Chodźże, zombie cię gonią. O, jest ładna grupka nawet. Tylko że... No tylko że to zwaliłem. Jak biję jednego, to biję wszystkich. Dobra, biegiem. A więc tak, to jest warsztat. Dobra. Wchodźże to. Zombie nie wpuszczamy, zajęte. Co? Płonie! O nie, płonący. Płonie. Bardzo źle. Can we hurry this up? Still looking.
Co, zmarł? Zombie zmarł. No, genialne. Kurde. Jestem mistrzem. Zwycięzcą. Any day now. These bodies are looking tasty. Fajnie się rozbryzgują. Got it. All right, get it fixed. I'll just relax. I co teraz? A, okej. Okay. Kolejny pojemnik, ostatni. Okej. Okay. Samochodów tu nie ma niestety. O, ładowarka potrzebna do mojego telefonu. Znowu nieprzygotowany. Lin, a więc tak, zombie był. Tylko że no, dokładnie nie powiem wam, bo sam nie znam dokładniej. No i znowu się podpaliłem. No nie. Spadaj stąd. Jak stąd wyjść? Jak cię otoczą, to jesteś w dupie. No znowu mnie podpalił. A ja podpalam kolejnych, tak? Mogę też wam powiedzieć, że w Saints Row 2 był zombie. Jeszcze zadzwoniło do niego. Był taki gościu. Taki Chińczyk jakiś, jak się nazywał. On był jednym z trzech naszych ziomali, takich zwerbowanych na początku gry. Pierwszy był Pierce, druga Shandy, a trzeci właśnie był ten Chińczyk. Zapomniałem, jak się nazywał. No nie pamiętam. Ale Maero go zabił, czyli dowódca Bractwa. I można wykręcić jego numer telefonu, to jest easter egg. I po zadzwonieniu usłyszymy mózgi, brains tam i on przyjdzie jako zombie. Taka ciekawostka. Dlaczego ja rozwalam cały czas te zombie, a nie próbuję tego rozwalić? No powiedzcie mi. Tam jest woda. I ostatni strzał. No to, że ostatni strzał zrobił. Genialny. Couple more containers to go, Mayor. Good. You get this done and you can count on the Steelport Municipality to back the Saints. SWAT teams, favors from the police chief. A little help from me personally. Cześć, Mahami. Hej. Reynolds, I'll let you know when it's done. No nieźle się zawiksował tutaj. I think we could utilize this virus to fight our enemies. All we need is a sample before you destroy it all. Oleg, I am not making a shitty problem worse by letting it out. I'm saying Saints could create zombies to fight with us, overwhelming our enemies with a tide of flesh. Yeah, okay, that's fucking cool. No tak, zombie. No może trochę ciekawy pomysł, lecz niebezpieczny. Taki zombie, to nigdy nic nie wiadomo. Że to się rzuca na wszystko i wszystkich. No sprint mi się kończy, a oni tutaj biegną i podpalają mnie. Oj, długa misja. No więc, gdzie ta ciężarówka? Jeszcze tam, 120 metrów. Jak może tak będę pojedynczo ich ściągał, to da radę jakoś. Znaczy pojedynczo. Pojedynczo jak będzie ich mało. A jak są w grupie, to no widzicie, co się dzieje. Aż mój język po prostu nie nadąża nad tą ilością zombie. Dobra, teraz sprintem. No i nie ma sprintu, dupa kwas. No,
Szybko do ciężarówki, ziomuś. Uff. Zombie ziomale, albo... dobra. Ja sobie jednak może tego Burta Reynoldsa wybiorę jako ziomala i SWAT. Całkiem niezły pomysł. Aha, czyli tak po prostu. Some complications, Senator. Complications? Don't talk to me about complications. I want results. You want results? Then authorize the use of the Daedalus. Even if Congress got on board, Homeland Security would never allow it. This is out of control. I am coming to Steelport. Zombies and Monica Hughes? Shit. Kto przyjeżdża do Steelport? Właśnie. To się dowiemy chyba w następnym odcinku. Więc mam nadzieję, ludzie, że wam się podobało. Zaraz zobaczę jeszcze, co za misja jest dostępna. Wsparcie SWAT. Ciekawe, czy ci ludzie będą nadal zombie. Chyba nie. A więc dobra, co tutaj za misja? Trójkącik. A więc... mam nadzieję, że wam się podobało. Trzymajcie się, do kolejnego odcinka już wkrótce. Na razie.